31 maja wspominamy świętą Camille Baptiste Varano, dziewicę i zakonnicę. Camilla urodziła się 9 kwietnia 1458 roku we włoskim miasteczku Camerino. Pochodziła z rodziny książęcej, miała zaledwie 8 lub 10 lat, kiedy pod wpływem kazania pewnego franciszkanina z pobliskiej Leonesy postanowiła ku czci męki i śmierci Pana Jezusa zadawać sobie w każdy piątek szczególne umartwienie. Postanowienie to potwierdziła następnie ślubem. Z biegiem lat tak bardzo zasmakowała w tej praktyce, że jej życie można było nazwać wiecznym piątkiem, bowiem stale z miłości do ukrzyżowanego wyznaczała sobie pokutę. Zamożnych rodziców stać było na wykształcenie córki, marzyli także o odpowiednim dla niej małżeństwie. Camilla jednak wbrew woli rodziców wstąpiła do klasztoru klarysek w Urbino, który przeżywał wtedy swój renesans. Tam przyjęła imię zakonne Baptysta. Stało się to 14 grudnia 1481 roku. Camilla miała wówczas 23 lata. Wraz z nią do tego samego klasztoru wstąpiła także jej kuzynka, Gerinda. Camilla wyznała, że przyczyną obrania sobie tak surowego zakonu była nie obawa przed piekłem, ani nawet nadzieja nieba, ale by się jak najbardziej upodobnić do swojego niebiańskiego oblubieńca. Jak mówiła, chciała mu oddać miłość, zadośćuczynienie za zadośćuczynienie, krew za krew, śmierć za śmierć. W 3 lata później przeniosła się z 8 siostrami do nowego klasztoru w Camerino, który ufundował jej ojciec. Tu wiele razy pełniła urząd ksieni. Wczytując się pilnie w żywot świętego Franciszka z Asyżu i świętej Klary, pragnęła jak najidealniej ich naśladować. Następnie założyła klasztor w Fermo. Po 2 latach pobytu wyznaczyła swoją zastępczynię, a sama powróciła do Camerio. W nagrodę za wierność regule i duchowi franciszkańskiemu Pan Bóg obdarzył ją łaską wizji. Często oglądała świętą Klarę, która udzielała jej wskazań odnośnie do reformy życia wewnętrznego i reguły zakonnej. Camilla prowadziła życie surowe i pełne wyrzeczeń, doznała wielu cierpień wewnętrznych, oschłości ducha, opuszczenia i osamotnienia wewnętrznego, a nawet nocy ducha. Do tych cierpień duchowych doszły także rodzinne. Cezar Borgia, bratanek papieża Aleksandra VI, siłą zajął posiadłości książąt Varano i zamordował ojca oraz 3 braci Camilli. Camilla zniosła ten cios z poddaniem się woli Bożej, zdobywając się nawet na modlitwę za morderców. Miała dar mistycznego zjednoczenia z Jezusem, proroctwa oraz czytania w ludzkich sercach. Zmarła w opinii świętości podczas epidemii 31 maja 1524 roku. Jej ciało złożono w kościele Klarysek w Camerino, gdzie spoczywa do dziś. Zostawiła po sobie około 20 utworów pisanych w języku łacińskim wierszem i piękną prozą. Między innymi Życie duchowe, Instrukcja dla ucznia, Upominki Chrystusa, Traktat o czystości serca oraz Wizję świętej Katarzyny Bolońskiej. Papież Grzegorz XVI zatwierdził jej kult 7 kwietnia 1843 roku. Jej kanonizacji dokonał 17 października 2010 roku w Rzymie papież Benedykt XVI. Módlmy się. Panie nasz Boże, Ty hojnie obdarzyłeś łaską świętą Camille Baptistę dziewicę. Spraw, abyśmy na ziemi naśladowali jej cnoty i razem z nią radowali się w niebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.